75. rocznicę zrzutu cichociemnych żołnierzy Armii Krajowej. Thank you.
Oddziały. Bardzo! Oddziały. Spójrz. Szanowni Państwo, głos zabierze minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, funkcjonariusze, szczególnie zwracam się do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnych i Szanowni Państwo, zebrani dziś w tym miejscu jakże istotnym dla naszej historii. Nie tylko historii lokalnej, ale historii ogólnopolskiej. Cichociemni, którzy w tym miejscu, w święta Wielkanocy, 75 lat temu wylądowali, byli żołnierzami Wojska Polskiego, byli świetnie wyszkoleni. Zostali wysłani na ziemię polskie po to, żeby wspierali Armię Krajową, żeby szkolili Armię Krajową, żeby wykonywali zadania o charakterze sabotażowym, o charakterze wywiadowczym, żeby szkolili żołnierzy Armii Krajowej, żeby wzmacniali polskie państwo podziemne. To była decyzja niezwykle istotna, to była decyzja pokazująca determinację Polski i Polaków do tego, żeby odzyskać utraconą niepodległość, żeby wybić się na wolność, żeby pokonać okupanta niemieckiego. Dążyli do celu, jakim jest wolność i niepodległość naszego kraju. Historia Cichociemnych jest historią niezwykłą, jest historią bohatera. Jest historią ludzi niezłomnych. Jest historią, którą powinniśmy znać. I my wszyscy tu dziś zgromadzeni doskonale tę historię znamy. Dlatego tak bardzo cieszy udział ludzi młodych w dzisiejszym spotkaniu, młodzieży. Młodzieży uczącej się na co dzień w szkołach powiatu wołomińskiego. Młodzieży, która wie i pamięta, że nasi przodkowie 75 lat temu byli odważni, że walczyli o naszą niepodległość. Dziś w naszym spotkaniu bierze udział gość szczególny, pan poseł do Parlamentu Europejskiego, a więc ten wymiar wydarzenia historycznego, pan poseł Ryszard Czarnecki, nabiera wymiaru też nie tylko ogólnopolskiego, ale także ogólnoeuropejskiego. Proszę Państwa, mamy się kim pochwalić. Historia Polski jest historią ludzi niezwykłych, jest historią bohaterów, jest historią ludzi, którzy nie bacząc na okoliczności poświęcali się dla Polski, poświęcali się dla naszej ojczyzny. Przed chwilą mieliśmy też sposobność, żeby podziwiać wyszkolenie żołnierzy Wojska Polskiego, jednostki wojskowej GROM. Gratuluję dowódcy, panu pułkownikowi, ale przede wszystkim gratuluję żołnierzom, którzy udowodnili, że są świetnie wyszkoleni, którzy udowodnili nam wszystkim, że stoją na straży naszej wolności, naszej niepodległości i naszego bezpieczeństwa. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Pamięć o bohaterach będzie wieczna. Dziękuję. Szanowni Państwo, głos zabierze europoseł pan Ryszard Czarnecki. Thank you.
dla tych ludzi słowa pokoju ojczyzna to własne życie, a nie tylko słowa. Dzisiaj oddając hołd, pamiętając o jej walce, cierpieniu, śmierci, możemy powiedzieć, że chociaż dzisiaj jest Polska na szczęście w stanie pokoju i pogodzinki, bo jako historyk, jak pan mówił, zwłaszcza też historyk, możemy powiedzieć, że kiedy Polska była w czasach pokoju, się rozwijała. Ale w czasach pokoju też musimy mieć silną armię, po to, żeby nie chciał pobić ręki do naszą ojczyzny. Dziękuję panu ministrowi Bronarowi, panu Bronarowi Waszczakowi, za to, że Polska w ostatnich latach staje się krajem bardziej bezpiecznym. Jest to usiłek wielu ludzi, a także pana ministrze. Szanowni Państwo, polski wieszcz Peter Norwid pisał, że przeszłość to dziś tylko co mogli dalej. Dzisiaj mamy te same cele, co nasi przyjaciele wyznali. Chcemy wolnej, silnej Polski. To nasz cel, na rzecz takiej dyskusji, co przyjemy. A ludzie, którzy rośli na naszą ojczyznę, Polaków i Grupów. Cześć i chwała bohaterom! Generała Pana Dołowa
66. Kazimierza Ryszego, Zbigniewa Szostaka, Jacka Włoskiego, Józefa Witka, Stanisława Jareckiego, Stanisława Wieleńca, Stanisława Malczyka, którzy przybyli z dalekiej Italii, aby w tym miejscu dokonać zrzutu cichociemnych oraz broni dla Armii Krajowej. Starcie do wyboru! Wzywa żołnierzy Armii Krajowej z placówki odbiorczej Iły, porucznika Jana Górskiego, pseudonim Jastrzębiec, podporucznika Władysława Menelskiego, pseudonim Włodzimierz, dowódcę placówki numer 6, Tadeusza Andruszkiewicza, pseudonim Zarok, zastępcę dowódcy placówki numer 6, oraz Leona Wiśniewskiego, pseudonim Wicz, Józefa Pergoła, pseudonim Kuranicz, Mariana Zadróżnego, pseudonim Sen, Romana Janusza, pseudonim Pro, oraz wszystkich żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego Odwodu Rajski Ptak Bura, którzy brali udział w akcji zabezpieczenia zrzutu cichociemnych pod Kołakowem. Stańcie do apelu! Wołam! Woła wszystkich żołnierzy Armii Krajowej placówki numer 6 z terenu gminy Małopol, którzy podczas II wojny światowej walczyli z niemieckim okupantem. Wzywam członków pozostałych organizacji wojskowych działających na terenie gminy Małopol. Woła do nas żołnierzy Batalionu Polski, Polskiej Organizacji Zbrojnej Radwanice oraz Związku Syndykalistów Polskich. Stać się do apelu! Wołam! Przywołuję nauczycieli prowadzących w latach okupacji tajne nauczanie szkoły. Hajenta, Dąbrówce, Głucha, Karolenie, Kołakowie i Trojanie, którzy z narażeniem życia starali się uchronić polską młodzież przed wynarodowieniem. Stać się do apelu! Wołam! Wszystkich mieszkańców gminy Małopol, którzy stawiali opór okupantowi. Wołam działających w strukturach Polski podziemnej oraz walczących na różnych frontach II wojny światowej. Stać się do apelu! Wołam! Do was zwraca się podobnie. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności dla każdego polskiego żołnierza, który oddał życie za ojczyznę lub narażając je przyczynił się do zwycięstwa. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny uchwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Dziś w wolnej Polsce z dumą realizujemy testament wyrażający się słowa Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Dla uczczenia pamięci 75. rocznicy zrzutu cichociemnych żołnierzy Armii Krajowej Salwa Honoru! Kompania Baczność! Trzema! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Zabezpiecz broń! Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg to na wprost! Marsz! Na prawo! Patrz! Dalej.
pułkownikiem Mariuszem Pawlukiem, dowódcą jednostki wojskowej GROW. Bacz! Na prawo! Bacz! Krzysztof Malborowski.
przedstawiciele rodzin Żelazki Krajowej odbierających Irena Jankowska, Sławomir Matuła, Krzysztof Pakuta oraz
Kwiaty z kołami. Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego KUL im. 11. Rady Myśliwskiej w Łódzku. Związek Zbrojów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Międzyszkolnego Klubu Wyszkolnego Dnia Armii Krajowej Ziemi Rady Miejskiej chciałbym przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców. Thank you.
Nie ma. A po co? Nie widzicie. A po co? Chciałbym rozpocząć. Ale ja próbuję zająć się własnego. Ktoś ma jakiś teraz jakiś plan. Gdzieś. 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 Gd